Moi drodzy, tak jak już rozmawialiśmy, macie mieszkanie 11 na podwynajem, tak? Podnajmujecie. Tak. Mhm. Własnych na wynajem? 3. 3. Mhm. I takie, które są w trakcie do sprzedaży? Czy... Sprzedaży jest jedno, oprócz tego 4 zarządzane jeszcze. I 4 jeszcze zarządzacie. Tak. Okej, czy natknęliście się w swojej karierze, bo rozmawialiśmy o tych błędach, ale ciekawi mnie, czy natknęliście się na różnego rodzaju jakieś kruczki czy mankamenty przy samym zakupie mieszkania. To znaczy tak, ja powiedzmy nie znam tego rynku, co należałoby sprawdzić, chcąc kupić mieszkanie na wynajem, czy na podnajem. Okej, to myślę, że pierwsze pytanie, na które w ogóle trzeba byłoby sobie odpowiedzieć, to po co chcemy kupić to mieszkanie na wynajem, czy na sprzedaż, tak? Czy chcemy kupić po to, żeby... No powiedzmy na przykład było dla kogoś z rodziny, dla dziecka na przyszłość, czy chcemy jakby typowo zrobić z tego biznes i zarabiać na tym jak najwięcej, bo jeżeli chcemy rzeczywiście zrobić z tego biznes i zarabiać jak najwięcej, to zdecydowanie rekomendujemy zakup dużego mieszkania, które będzie miało 80, 100, 120 metrów, czyli pewnie takie mieszkanie za kilka lat, no nasze dzieci pewnie niekoniecznie będą chciały w takim wielkim mieszkaniu mieszkać, to raczej jest typowo w taki produkt wtedy, znaczy produkt, jest to wtedy typowe mieszkanie, na którym dobrze zarobimy, bo będziemy w stanie zrobić tam wiele pokoi, które wynajmiemy. Im więcej pokoi, tym taka inwestycja jest bardziej rentowna. I to, jak rozmawiam z ludźmi, to do tej pory wiele ludzi nie chce uwierzyć, że takie jedno mieszkanie może nam przynieść nawet taki dochód jak średnia krajowa. Czyli poświęcając dosłownie kilkanaście godzin rocznie na pracę, jesteśmy miesięcznie w stanie zarabiać tyle, ile średnia krajowa gdzieś na etacie. I to jest całe piękno nieruchomości. Oczywiście musimy się do tego odpowiednio przygotować. Okej, czyli tak, mieszkanie, jeżeli chcemy wynajmować, tak. To tak, duże, podzielić się i wtedy możemy... Najlepiej tak, wtedy to będzie najlepszy zysk. Tak. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o mieszkania, które chcemy kupić, wyremontować, sprzedać? Mniejsze, większe, to nie ma znaczenia? Czy wtedy na pewno zorientujmy się u nas na rynku najbardziej chodliwe, jakie są mieszkania. To pewnie będą kawalerki dwupokojowe mieszkania, bo tak jest najczęściej. No i tutaj będzie liczyła się dzielnica. Musimy spróbować zidentyfikować, gdzie w jakich dzielnicach najczęściej dochodzi do transakcji, jakie są ceny w jakich dzielnicach, bo to też będzie się różniło. No i to nam da odpowiedź na pytanie, gdzie i jakiej wielkości mieszkanie kupić. A jak to wygląda na przykład właśnie takie typowo, czy, bo kiedyś było tak, kup małe mieszkanie, kawalerkę i kup takie mieszkanie na wynajem. Czy to jest nadal opłacalny biznes, czy warto coś takiego mieć, ale wiecie, że wynajęcie większego, znaczy właśnie posiadanie większego mieszkania podzielonego jest, przynosi znacznie większe profity. Znaczy, wiesz co, no można. Każdy ma swoją drogę. Jedna osoba będzie miała pewien opór, żeby zarządzać takim wielopokojowym mieszkaniem, tak? Bo tutaj musisz na przykład 7 czy 10 osób w jednym mieszkaniu jakoś zgrać, dopracować zasady. Jeżeli dla kogoś jest to problem, no to okej, to niech inwestuje w kawalerki. Zysk będzie no, kilkukrotnie mniejszy miesięcznie niż przy dużych mieszkaniach. Ale znowu możemy się nauczyć trochę. Bo natomiast tak... możemy się nauczyć, tak? Od czegoś trzeba zacząć. Zacznijmy od kawalerek. My też zaczęliśmy od kawalerki tak naprawdę. Nasze pierwsze mieszkanie, które kupiliśmy na wynajem, to była właśnie kawalerka. Zobaczyliśmy, że można wynająć, że można wyremontować, że można jakby zapiąć te wszystkie szczegóły, które są potrzebne przy wynajmie. I powoli zaczęliśmy myśleć nad większymi mieszkaniami. Też przy dużych mieszkaniach oczywiście cena sumarycznie będzie dużo wyższa, ale znowu rozwiązaniem jest podnajem. Nie musimy takiego mieszkania kupić i wydawać 400 tysięcy na przykład złotych, tylko możemy je podnająć. I za 8, 10, 15 tysięcy z miesiąca na miesiąc sprawić, że będziemy mieli całkiem przyzwoite dochody z takiego mieszkania. W jaki sposób weryfikujecie osoby, którym wynajmujecie, czy to całe mieszkanie, czy podnajmujecie poszczególne pokoje w mieszkaniach? Jak ich sprawdzacie? Czy macie jakieś kryteria w ogóle, że takich osób to w ogóle totalnie nie chcemy w naszych mieszkaniach? Wiesz co, nasze mieszkania tutaj w Łodzi głównie są przeznaczone dla studentów. Są to młode osoby, które przyjeżdżają tutaj na uczelnię lub młodzi, którzy właśnie skończyli studia i zaczynają tutaj pracę. Nie boicie się studentom właśnie, że tam imprezy zrobią, zniszczą, no bo też pewnie takie rzeczy się zdarzają, prawda? Bardzo często ludzie to pytają, oczywiście. Mamy tak przygotowaną umowę najmu i taki regulamin, który nas zabezpiecza, ale przede wszystkim my mówimy przy pierwszym spotkaniu wprost, jak wygląda u nas wynajmowanie mieszkania, że to są mieszkania nieimprezowe, że zdarzają się kontrole, czasami przychodzimy do części wspólnych oczywiście, tak? Sprawdzamy, co się dzieje, reagujemy przede wszystkim, jeżeli są jakieś skargi od współlokatorów. I dla wielu osób to jest duża wartość, ponieważ często młodzi ludzie szukają razem z rodzicami tych pokoi. Rodzice chcą, żeby mieszkali w bezpiecznym miejscu, nie z jakąś
z jakimiś ludźmi, których nie, którzy będą robić imprezy i niebezpieczne rzeczy w tych mieszkaniach. A czy dobieracie ich jakoś pod kątem, nie wiem, temperamentu, osobowości, że o, tu mamy troszeczkę takich spokojniejszych, tam jest ekipa taka, która na przykład, nie wiem, lubi jakieś wycieczki, taka bardziej aktywna. Aha. Czy w ten sposób jakoś staracie się dobierać tych ludzi, żeby oni też nie tylko mieli pokój, no, ale też żeby jakby cała wspólnota, tak to nazwijmy, żeby cała wspólnota dobrze żyła, że po prostu wiecie, że o, ten to się będzie dobrze czuł. Aż tak nie. Natomiast bazujemy też na naszej ocenie danej osoby, czyli jeżeli zrobi na nas złe pierwsze wrażenie, to po prostu zrezygnujemy z takiego najemcy, to znaczy nie wynajmiemy tego pokoju. Zdarzyło nam się kilka razy odmówić komuś, mimo że chciał tego, żeby podpisać z nim umowę. To było nasze subiektywne odczucie, być może była zła ocena, ale wolimy pomylić się, ale takiej osoby nie mieć, niż stwierdzić, że może jakoś to będzie, a potem mieć z taką osobą problemy. Tak? Też mamy pewne warunki, które są nienegocjowalne, takie jak na przykład kaucja i to, że nie rozkładamy tej kaucji i dużo osób już nam w tym momencie odpada. Mieliśmy na początku, jak zaczynaliśmy właśnie ten biznes, miękkie serce i zdarzało nam się ulegać różnym historiom. I niestety zawsze z takimi ludźmi potem był problem. Więc teraz mamy już po prostu konkretne zasady. Jakieś serce na dłoni, to czasami źle. No, trzeba podejść niestety. W tym biznesie nie, bo przynajmniej my się na tym przejechaliśmy, mieliśmy właśnie te problemy z najemcami. W tej chwili ten sezon, ten rok jesteśmy nieugięci i jak na razie odpukać nie było żadnych jakichś tam większych problemów. Czyli tak, kaucja, regulamin, tak. Co jeszcze? Jakie jeszcze takie obostrzenia? Wasza subiektywna po prostu odczucia, tak? Zawsze wy osobiście, do Was zawsze osobiście przychodzą ci ludzie, którzy chcą wynająć, czy już macie kogoś w firmie, kto się zajmuje też już taką rzeczą, czy nie? Na razie jeszcze każdy przychodzi. Mamy taką osobę, nawet osoby, no i idea jest taka, żeby właśnie zupełnie to wydelegować. To znaczy jakby docelowo w ogóle nie chcemy brać udziału w pokazywaniu, natomiast chcemy mieć osoby, które są przygotowane i będą w stanie w naszym imieniu to zrobić. Także no, też dodatkowy jest to czynnik ryzyka, bo bazujemy na tym, że nasz pracownik czy osoba, która robi nam na zlecenie, źle podejmie decyzję, no ale jak to każdy biznes, zawsze jakieś ryzyka są. Mamy jakieś procedury, jakieś standardy, które im przekazujemy i na razie jest całkiem nieźle. Jeremiasz, nadal nie odpowiedziałeś mi na moje pytanie. Co sprawdzić, jeżeli chcemy kupić mieszkanie? Więc tak, jak już wiemy, jakie to ma być mieszkanie, no to koniecznie musimy sprawdzić stan prawny tej nieruchomości. Jeżeli jest założona księga wieczysta, to poprośmy właśnie o ten numer księgi wieczystej właściciela i możemy za darmo w internecie wpisać sobie ten numer księgi wieczystej i dostaniemy całą historię tej nieruchomości. Kto jest właścicielem, czy są jakieś obciążenia w postaci na przykład jakiejś hipoteki, czy jakieś są jeszcze inne tak zwane wady prawne nieruchomości, typu służebność, czyli że ktoś ma na przykład prawo mieszkania w tym mieszkaniu dożywotnie. Jeżeli już mamy numer księgi wieczystej, jeżeli nie mamy, to możemy także poprosić o zaświadczenie ze spółdzielni na przykład, tak? Żeby zobaczyć, kto jest właścicielem, poprosić o to, czy jest mieszkanie zadłużone, czy nie w spółdzielni. Powinniśmy oczywiście sprawdzić stan techniczny tej nieruchomości, żeby wiedzieć, jaki zakres remontu będziemy musieli wykonać w tym mieszkaniu. Okej, i wy wchodzicie do takiego mieszkania i co sprawdzacie w pierwszej kolejności? Instalację wodno-kanalizacyjną, to co sprawdzacie? Tak, oczywiście pytamy o wszystkie instalacje i sprawdzamy. No jakby wizualnie też oceniamy, czy na przykład nie ma pęknięć, czy nie ma gdzieś jakiegoś zalania, w jakim stanie są tynki, oczywiście czy są nowe okna, bo wymiana okien to może być jakiś dość spory koszt. Jakie jest ogrzewanie, jaki jest stan tej instalacji właśnie CO, centralnego ogrzewania. Sprawdzamy podłogi, czy na przykład mocno się gdzieś zapada podłoga, jeżeli to jest kamienica, czy pracuje ta podłoga, czy słychać, że ona skrzypi, nie skrzypi. Jakby te rzeczy będą istotne, natomiast nie wszystko oczywiście gołym okiem zobaczymy, więc czasami możemy chcieć przy jakimś większym zakupie mieszkania posiłkować się jakby ekspertyzą specjalisty, tak, który będzie w stanie coś więcej powiedzieć. Jak to wygląda? Zatrudniacie jakiegoś rzeczoznawcę, czy... Znaczy, tak, możemy poprosić jakiegoś rzeczoznawcę, czy też eksperta właśnie w budowlance, żeby ocenił dany element konstrukcyjny, nawet czasami z tak zwaną odkrywką, czyli zdjęciem fragmentu podłogi, żeby sprawdzić, w jakim stanie są legary, więc to też możemy zrobić. Też warto poprosić we wspólnocie czy spółdzielni o przeglądy budynku, bo tam mogą mieć przeglądy roczne, pięcioletnie i tam też zobaczymy, jakie instalacje były wymienione w części wspólnej, czy coś było robione, to znaczy wymiana na przykład, nie wiem, jakichś podłóg, legarów, taka historia techniczna budynku. Warto na to zwrócić uwagę.
Okej, okay, super. Dla mnie jako osoby, która planuje wejść w ten rynek, to jest niezwykle cenna wiedza. Skoro jesteśmy przy temacie wiedzy, wy przez te, jesteście w tym biznesie 2 lata, w samych nieruchomościach trochę dłużej i przerobiliście masę materiału, tak? Odnośnie właśnie tego, co trzeba zrobić, co sprawdzić, tak jak teraz wymieniłeś, wiesz, bez zająknięcia rzeczy, które należy zweryfikować, kupując mieszkanie. Skąd tą wiedzę zdobywaliście? Więc tak, no, to co wspomnieliśmy, Robert Kiyosaki czy Sławek Muturi, to były osoby, które były inspiratorami. Natomiast zdecydowaliśmy się oddać się pod opiekę merytoryczną Piotrowi Hryniewiczowi. Pozdrawiamy serdecznie. On tworzy społeczność ludzi w całej Polsce, którzy zajmują się nieruchomościami. Oferuje wiele szkoleń od podstawowego właśnie inwestowania przez nieruchomości w bardziej zaawansowane, przez wystrój wnętrz, przez podnajem, przez negocjacje. Osobą, która zajmuje się właśnie podnajmem pod opieką Piotra Hryniewicza, to jest Mateusz Brejta. Także też dzięki za wiele szkoleń i wiele informacji. To no wszystko przyszliście. Tak. To było wiele, 4-5 szkoleń takich dniowych, naprawdę merytorycznych, z konkretnymi informacjami, jak podejść do tematu, jakie są zagrożenia, jakie są rozwiązania, z przekazaniem także umowy najmu, która jest sprawdzona i też z ogromnym wsparciem poszkoleniowym. No, Piotr jakby zorganizował całą społeczność ludzi, forum, gdzie wszyscy dzielą się swoimi doświadczeniami. Można zapytać o to, jak sobie poradzić w danej sytuacji i ludzie z całej Polski z chęcią otwierają się ze swoją wiedzą. Także to jest bardzo, bardzo cenna społeczność. Cały czas się szkolicie. Tak. Jeździcie na różnego rodzaju konferencje, tak jak podejmujecie się różnego rodzaju wyzwań, tak jak podjęliście się wyzwania Marcina Osmana. Marcin, jeżeli oglądasz to wideo, to również serdecznie pozdrawiamy. Właśnie jak wyremontować, wyposażyć mieszkanie. Kasia, ty również zgłosiłaś się do mnie na tak w ogóle się poznaliśmy, tak? Że skorzystałaś z oferty konsultacji na blogu. Tak, ja od pewnego czasu śledziłam ciebie, twój blog. Zobaczyłam w pewnym momencie, że oferujesz bezpłatne konsultacje, więc mówię, fajna, będzie okazja poznać cię wreszcie osobiście, bo tak to tylko cię znam z artykułów i z wideo. Ale czułam, jakbyśmy się znali już dłużej, więc chętnie się zapisałam na te bezpłatne konsultacje. I to, co mnie zaskoczyło na tych bezpłatnych konsultacjach, tak myślałam, że sobie po prostu miło towarzysko porozmawiamy i oczywiście tak było, natomiast zaskoczyło mnie to, że były to bardzo biznesowe konsultacje i przede wszystkim ty, nie siedząc w biznesie nieruchomości, wygenerowałeś tak niesamowitą ilość pomysłów, które ja bym mogła zastosować u siebie, że naprawdę no, super sprawa. Także. Miło mi bardzo z miło. Współpracować. Tak, Kasia właśnie w jednym pokoju naszym biurowym, Kasia uczestniczyła w konsultacjach, ja byłem w drugim, miały trwać godzinę. Trwały drugą, trzecią, czwartą i generalnie Kasia jak wyszła, to było widać, że głowa pulsuje, mówi słuchaj, chyba teraz 3 dni spędzimy, żebym ci opowiedziała o wszystkim, co będziemy teraz robić. No i rzeczywiście powstała lista konkretnych działań i zaczęliśmy też już wdrażać konkretne rzeczy, związane mocno też z biznesem, z procesami, ponieważ no, przed nami są już takie wyzwania jak zarządzanie też ludźmi, zarządzanie kolejnymi projektami i rzeczywiście to były mega pomysły, mega wiedza przynoszące nam konkretne rozwiązania. Dla mnie to też było wyzwanie, no bo wchodziłem na coś zupełnie innego i to jest coś, co czasami też wiecie, słyszę jako zarzut, nie? Że bo ty siedzisz w internecie, to ta twoja wiedza to się sprawdzi tylko na rynku internetowym. Nie jest tak, prawda? Zdecydowanie nie. Tu ilość pomysłów, powtarzam, które Bartek wygenerował do naszego biznesu jest niesamowita. A siedzimy od jakiegoś czasu w tych nieruchomościach, szkolimy się też w różnych miejscach, także naprawdę Bartek tutaj niesamowitą energię wniósł i po prostu świeże spojrzenie do tego, co my robimy. Super, bardzo się cieszę, bardzo jest mi miło. Moi drodzy, powolutku będziemy gdzieś zmierzali do podsumowania i powiedzcie mi teraz, gdybyście mogli pokierować jakąś osobą. Przychodzi do Was osoba, która ma 20-25 lat, przychodzi do Was taki Kamil i mówi, słuchajcie, ja bym chciał robić też taki biznes, tak? Chciałbym kiedyś zacząć inwestować w nieruchomości, chciałbym właśnie być wolny finansowo, to jest mój cel, moje marzenie. Na razie powiedzmy jest w punkcie zero, tak? Ale jakie 3 rzeczy byście poradzili takiej osobie, żeby ona naprawdę była też taka i spełniona zawodowo, ale również życiowo. Takie 3 rzeczy, o których warto po prostu pamiętać, może być ich więcej, ale takie minimum 3 chcielibyśmy od Was usłyszeć. Pierwsza rzecz, którą na pewno bym poradziła, to testowanie swoich pomysłów na biznes. Ja do testowania podchodziłam dość sceptycznie. Przykład z ostatniego miesiąca, kiedy podjęłam wyzwanie napisania książki, pomagał nam w tym wspomniany Marcin Osman. Marcin powiedział, żeby najpierw spróbować przedsprzedać tą książkę, zanim ona powstanie, żeby zobaczyć, czy w ogóle jest zainteresowanie rynku tą treścią.
Prawda, my wiedzieliśmy z rozmów kuluarowych z znajomymi, którzy się podobnymi rzeczami zajmują, że będzie to coś ciekawego dla nich, natomiast dopiero fakt, że kilka osób kupiło książkę tylko po tym opisie i po spisie się treści, było dla nas niesamowitą sprawą i potwierdzeniem, że warto się tym tematem zająć. Jeśli chodzi o nieruchomości, to na pewno jeżeli ktoś chce kupić mieszkanie pod wynajem, to takim przetestowaniem będzie wrzucenie po prostu ogłoszenia bezpłatnego. Jeżeli chcesz kupić mieszkanie i już jakieś sobie upatrzyłeś, wrzuć ogłoszenie, że wynajmę za taką kwotę, jaką planujesz i zobacz, czy w ogóle jest zainteresowanie, bo może twoje wyobrażenia będą zupełnie inne od tego, jakie jakich rzeczy potrzebuje rynek. Także to zdecydowanie testowanie pomysłów, biznesu się sprawdza. Kolejna rzecz to przede wszystkim działania. Ja w tym momencie swojego życia trafiłam na taką książkę Filozofia Kaizen i tam był taki cytat, który mówił, że nawet najdłuższa podróż zaczyna się od jednego kroku. I od jakiegoś czasu mnie to mocno przyświeca i krok po kroku do celu zdecydowanie lepiej jest te takie mniejsze etapy przejść niż jeden większy. Także zdecydowanie polecam działanie i działanie małymi krokami. Jeśli znowu to odniesie do naszych nieruchomości, to jeżeli ktoś jest w ogóle zainteresowany tematem, ale zupełnie nie wie od czego zacząć, to niech czyta książki. Po pierwsze, tak, niech czyta książki, niech zapisze się na szkolenie, ale taki pierwszy krok, który dzisiaj może zrobić po wysłuchaniu na przykład tego wideo, to jest po prostu niech przejrzy w swojej okolicy mieszkania, które są na przykład na sprzedaż. Nawet niech się umówi jako kupujący, tak? Żeby niech przejrzy, po prostu zobaczy. My pierwszy raz, jak w ogóle wpadliśmy na pomysł, że będziemy chcieli kupić mieszkanie, okazało się, że w samych ogłoszeniach są takie słowa, których my nie rozumiemy, na przykład anfilada, to jest anfilada, tak? Więc już gdzieś zaczniesz wchodzić w ten rynek, nabierać jakiegoś słownictwa, zobaczysz tak naprawdę, co się dzieje, potem właśnie umów się na spotkanie, wejdź w ten rynek, spróbuj negocjować już jakąś cenę. Nawet jeżeli nie masz w tej chwili środków na zakup, to trzeba po prostu działać i próbować iść do przodu i to zdecydowanie się sprawdzi. No bo właśnie u Was to też nie było tak, że dostaliście super wielki spadek, tak jak już rozmawialiśmy, zaczynaliście od zera, totalnie, tak, prawda? Tak, czyli tak, nie, tak. Nie było właśnie, że przyszedł inwestor, wyłożył 2 miliony i teraz poszalejcie z mieszkaniami. Nie, zdecydowanie nie. Pierwsze mieszkanie kupiliśmy tak naprawdę swoją wiedzą, jeszcze przed jakimikolwiek szkoleniami. Co prawda trochę czytaliśmy na ten temat i jakąś tam wiedzę mieliśmy, natomiast tak naprawdę te wszystkie szkolenia przyszły po tym pierwszym mieszkaniu. To był też wynik inspiracji podcastem Michała Szafrańskiego, właśnie ze wspomnianym Piotrem Chryniewiczem i Michałem Brejtą. Także dzięki bardzo, Michał, za przeprowadzenie tego podcastu. Mateusz Brejta. Także naprawdę. Powiedz mi w tym momencie, czy dzisiaj to pierwsze mieszkanie, czy nadal jesteście zadowoleni z jego zakupu, czy, bo często jest tak, jak na przykład ktoś mówi, że pierwszy dom buduje się dla wroga, czy pierwsze mieszkanie też kupuje się dla wroga, czy raczej dalej, czy posiadacie to mieszkanie, czy już nie? Tak, posiadamy, wynajmujemy. Myślę, że byśmy trochę inaczej do tematu podeszli, chociaż nadal jestem zadowolona i myślę, że je zostawimy. Znaczy to jest typowa kawalerka na wynajem, tak? Więc tutaj to, co można byłoby zrobić inaczej, no to zastanawiać się, czy nie kupić większego mieszkania, gdzie można byłoby wiele pokoi zrobić. Natomiast w obrębie jakby grupy kupna kawalerki, to remont poszedł ok i cały czas się wynajmuje sukcesem. Uważam, że czyli nie plujecie sobie w brodę? Nie plujemy. Na tamten okres i na naszą wiedzę to zdecydowanie zrobiliśmy najlepiej, co mogliśmy, tak? Okej, pięknie. Kochani, powiedzcie, co dalej? Jak planujecie dalej rozwijać ten biznes? Jakie są wasze pomysły? Co dalej robić z waszym know-how, z waszą wiedzą? Tak i właśnie jak widzicie siebie? Może nie będę zadawał takiego korporacyjnego pytania, jak widzisz siebie za 5 lat? Ale po prostu, jakie są wasze plany? Plany planami, oczywiście jest takie piękne powiedzenie, że człowiek planuje, a Bóg się śmieje, prawda? Ale jednak gdyby nie te plany, no to by było dużo ciężej. Więc powiedzcie, jakie są wasze plany na najbliższe lata? My sobie co chwilę przypominamy ten nasz cel, bo gdzieś tam zapominamy o tym celu pod tytułem osiągnięcie wolności finansowej, a wolność finansowa to też posiadanie czasu wtedy, kiedy chce się go posiadać. I z jednej strony jakby ta pasja nieruchomości wciąga i powoduje, że pracujemy jakby dużo i cały czas chcemy robić nowe projekty, które wymagają naszego nowego zaangażowania, ale też właśnie szukamy konsultacji, wsparcia, stąd właśnie swoje chęci, żebyś Ty nas też wspierał w tym rozwoju, żeby jednak zbudować biznes, który będzie niejako działał automatycznie i mimo tego, że będą nowe projekty się uruchamiały, to jednak chcemy mieć zespół
zespół ludzi, którzy są w stanie to zrobić, a my jeżeli będziemy chcieli na 3 miesiące nagle wyjechać gdzieś, to po prostu będziemy mogli to ze spokojną głową z dnia na dzień zrobić. Więc cel jest taki, żeby jednocześnie nie mówić rozwojowi nie, wręcz przeciwnie, powiedzieć tak, firma rozwija się i robi cały czas nowe projekty, ale żeby stworzyć taki zespół, który będzie w stanie kompletnie jakby dalej w naszym imieniu podążać tą drogą. Super. Ja kiedyś, wiecie co, czytałem a propos właśnie tej wolności finansowej, czytałem bardzo fajny artykuł, gdzie chłopak tworzył bardzo dużą agencję reklamową, zarobił mnóstwo pieniędzy i w zasadzie pieniądze zainwestował, mógłby żyć z odsetek do końca życia, po czym stwierdził, że rusza w świat. Po 3 miesiącach wrócił do Polski i stwierdził, że już odpoczął i zaczął z nowymi projektami, prawda? I zaczął rozwijać jakieś tam kolejne firmy. Chyba to jest to, co powiedzieliśmy wcześniej, nie? Czyli to takie leżenie na plaży nie do końca w naszym stylu. Zanudzilibyśmy się na śmierć, nie? Kuba Bączek kiedyś prowadził taką audycję Wolność finansowa 50/50. Nam to jest bardzo bliskie, czyli 50% czasu na odpoczynek, ale 50% czasu też na jakiś rozwój, na firmę. Bo to jest wtedy się już pracuje, bo się chce, a nie że trzeba, tak, nie? Tak, dokładnie, tak. Znaczy, my jesteśmy już blisko, myślę, tej wolności finansowej, ale cały czas chcemy się uczyć nowych rzeczy. Ja w tej chwili kończę studia podyplomowe, kształcę się na rzeczoznawcę majątkowego. Super. Nie jest to temat, którym chcę się pewnie zawodowo zajmować, bo to mi koliduje tutaj z tymi moimi celami i z rodziną. Natomiast ilość rzeczy, które się uczę przez ten ostatni rok i ilość rzeczy, które się jeszcze nauczę, bo teraz będę zaczynać zajmować się konkretnymi operatami szacunkowymi, jest po prostu niesamowita i to jest coś, co mnie nakręca dalej do działania. I dzięki temu, że prowadzimy tą firmę taką, jaką prowadzimy, mam tą możliwość, żeby po prostu się rozwijać w tym kierunku, który chcę. Co dalej z Gwiazdą Wieczoru? Mamy książkę. Czy później wideo, szkolenie na sali, seminaria? Zdecydowanie wideo będzie tutaj, myślę, kolejnym krokiem, ponieważ o remontach trudno pisać. Do książki jest dołączona też strona internetowa, wspierająca strona internetowa, w której będą zdjęcia, ale tak naprawdę myślę, że najlepiej będzie pokazać niektóre rzeczy. Także już kilka filmików się nakręciło w mieszkaniach, które remontujemy aktualnie. Tego mieszkania jeszcze nie zdążyliśmy niestety sfilmować, bo jest już po remoncie, ale myślę, że kolejne projekty będą już realizowane z kamerą i będą jakieś konkrety dla osób, które będą chciały remontować. Super, super. Bardzo Wam dziękuję. Jeszcze raz zapraszamy po książkę na sprytneremontowanie.pl. Sprytneremontowanie.pl i pamiętajcie, kod liczy się wynik. Bardzo Wam dziękuję. Dzięki. Za wspaniałą rozmowę. Ja się sam też bardzo, bardzo dużo dowiedziałem. Jest to niezwykle, niezwykle cenna wiedza. Więc cieszę się, że mogłem to od Was otrzymać. Mam nadzieję, że Wy również jesteście, nie czuliście się bombardowani tymi pytaniami, bo pytań było sporo. Z przyjemnością się dzielimy, tak jak zauważyłeś, także też dzięki za to, że mogliśmy się z Tobą spotkać. Bardzo miło nam było tym wszystkim się podzielić i jesteśmy otwarci, żeby dzielić się dalej. Super. Tak. Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia.